Beata Szydło jest naprawdę zdruzgotana po ostatniej przykrej dla niej wiadomości. W tym momencie modli się do Boga, gdyż nie widzi już innego wyjścia. Była premier będzie bardzo ubolewać z tego powodu. Beata Szydło przeżywa ostatnio naprawdę ciężkie chwile. Wiadomość, jaka do niej dotarła, podłamała ją i zdruzgotała. Wielu polityków PiS ma teraz ciężki okres. Również była premier rozpacza po takiej stracie. Jesteśmy po zjeździe Prawa i Sprawiedliwości. Konwent, na którym poruszono bardzo ważne sprawy dla całej partii i jej przyszłości, trwał 2 dni. Jarosław Kaczyński poruszył tam takie tematy jak walka z opozycją, wybory oraz wypowiedzi w mediach. W sobotę dotarła do zebranych bardzo smutna informacja. Śmierć polityk PiS. 8 grudnia 2018 roku zmarła jedna z działaczek PiS, Jolanta Szczypińska. Od lat jest zasłużoną działaczką partii i cieszyła się szacunkiem nawet wśród opozycji. W latach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była znaną opozycjonistką. W swoim rodzinnym Słupsku tworzyła struktury Solidarności i było w jej sprawie toczone postępowanie karne, ale na mocy amnestii umorzono je. Kilkukrotnie zasiadała na ławach sejmowych, ale również 2 razy ubiegała się o mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Za każdym razem bezskutecznie. Przed karierą polityczną była pielęgniarką. Z opowiadań jej bliskich bardzo lubiła ten zawód i ceniła sobie swoją pracę. Niestety polityk PiS zmarła w wyniku powikłań po ciężkiej operacji urologicznej. Była hospitalizowana kilka razy. Wcześniej walczyła z chorobą nowotworową, która osłabiła jej organizm, ona jednak nie poddawała się do samego końca. Beata Szydło rozpacza po stracie. Wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości wspominają zmarłą Jolantę Szczypińską w ciepłych słowach. Można usłyszeć ich wypowiedzi w mediach, a niektórzy swój smutek i żal wyrażają w internecie. Do takich osób należy była premier Polski Beata Szydło. Jest całkowicie zdruzgotana tą informacją. Niestety, nie pozostało jej nic innego, jak modlić się za duszę zmarłej koleżanki z partii. Beata Szydło na swoim Twitterze wyraziła smutek i ubolewanie z powodu śmierci polityk z PiS. Napisała tak: wieczny odpoczynek raczy jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, odpoczywaj w pokoju Jolu, napisała Beata Szydło. Wiadomo powszechnie, że była premier jest wierzącą osobą. To wielki cios dla całej partii i tragedia, którą przeżywa każdy z osobna.